Pewnie największy stres już opadł, a my w obawie, że wzruszenie odbierze nam mowę, postanowiliśmy nagrać dla Was ten film wcześniej. Kiedy nas teraz słuchacie i oglądacie, stoimy obok Was, już jako mąż i żona. Od dziś zaczynamy naszą nową wspólną drogę. Od dziś robimy to, o czym każdy marzy. Tworzymy nową rodzinę. Chcielibyśmy z drugiej strony ekranu powiedzieć Wam kilka najważniejszych słów. Kochani rodzice, pewnie wydaje się Wam, że dopiero pojawiliśmy się w Waszym życiu. Pamiętacie nasze pierwsze kroki, pierwsze słowo, jakby to było wczoraj. Do tej pory wypominacie nam nieprzespane noce. Pamiętacie na pewno płacz, zdarte kolana czy łokcie, przemoczone ubrania. Kiedyś przyprawiały Was o mocniejsze bicie serca, a teraz wspólnie się z tego śmiejemy. Przeżyliśmy to wspólnie, a dzięki Wam i Waszym wyrzeczeniom wspominamy piękne i beztroskie dzieciństwo. Ukształtowaliście nas, pokazaliście jak żyć, by być dobrymi ludźmi, takimi jak Wy. Dziękujemy za znoszenie naszych humorów. Dziękujemy za pyszne obiadki, wyprasowane koszule i sukienki, za poranne śniadania i każde dobre słowo. Dziękujemy za Angelikę, Julię i Dawida. Bardzo ich kochamy i jako ich rodzeństwo zawsze staraliśmy się im pomóc. Ale niejednokrotnie to oni pomagali nam, nawet gdy nie mieli o tym pojęcia. Mamuś, tak trudno dobrać słowa, by podziękować za to, że poświęciłaś całe życie, bym była szczęśliwym człowiekiem. Mamo, dziękuję Ci za to, że pozwoliłaś mi kroczyć własną ścieżką życia. Jestem Ci za to bardzo wdzięczna. Nie musiałaś być obok, bym czuła Twoją obecność. Mamo, Ty pokazałaś mi, że kochać to czasem po prostu być. Byłaś przy mnie zawsze. Nieważne, czy świętowałem swoje największe sukcesy, czy podnosiłem się po porażce. Nigdy nie przestawałem czuć Twojej obecności i wsparcia. Tatusiu, dziękuję za to, że byłeś, jesteś i będziesz w każdym momencie, kiedy Cię potrzebuję. Dawałeś mi wskazówki, jak żyć. Uczyłeś, że człowieka nie określa to, co ma, lecz to, co może dać innym. Dziękuję za wszystko, co od Ciebie otrzymałam. Tato, dziękuję Ci za cierpliwość. Za to, że zawsze pozwalałeś wyrazić mi swoje zdanie oraz, że zawsze stawałeś po mojej stronie. Dziękuję Ci, że nauczyłeś mnie, jak prawdziwy mężczyzna powinien dbać o swoją żonę, dzieci i rodzinę. Teraz mam nadzieję, że chociaż w połowie będę tak dobry jak Ty. Chcemy powiedzieć, że bardzo Was kochamy i mamy świadomość, że te słowa padają zbyt rzadko. Dziękujemy Wam za to, że w Waszych oczach zawsze jesteśmy najlepsi we wszystkim, a Wy jesteście dla nas. Kochani rodzice, dziękuję Wam za niego. Macie wspaniałego syna, który chroni mnie i wspiera. Jest moim ramieniem, które każdego dnia dodaje mi odwagi. Chcę być z nim do końca swoich dni i dzielić wspólnie każdą dobrą i złą chwilę. Kochani rodzice, dziękuję Wam za nią, za cudowną córkę i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, oddając ją w moje ręce. Wybrałem ją na całe życie i obiecuję zrobić wszystko, co w mojej mocy, by każdego dnia czuła się ważna, kochana i piękna. Jest tu z nami dziś tak wiele bardzo ważnych dla nas osób. Chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, że pamiętamy o wszystkich i o wszystkim, co dla nas zrobiliście.
Więc dziękujemy Wam za to, że mamy tak cudownych ludzi wokół siebie. Wzruszenie szepcze, że już czas zostawić Was z tymi słowami, niech one dopowiedzą całą resztę.